Kontakt z zimną wodą według mnie jest absolutnie niesamowitym, przyjemnym o wiele bardziej niż zimne prysznice doświadczeniem. Tak naprawdę poznałam siebie bliżej, poznałam, jak moje ciało reaguje na takie warunki i już po pierwszym morsowaniu zakochałam się. Nie zachorowałam, zakochałam. Cześć, jestem Wioleta, pochodzę z Polski. Uwielbiam szeroko pojęty rozwój, naturę, a od niedawna na tę listę trafiło również morsowanie. Moją historię z zimną wodą rozpoczęłam od zimnych pryszniców trwających miesiąc i przygotowania mentalnego. Od ponad roku dbam o swoją odporność, stosując naturalną suplementację i postanowiłam dołożyć kolejną cegiełkę do budowy swojego zdrowia, czyli wyjść ze swojej strefy komfortu i wejść do zimnej wody. Ja, osoba, która od zawsze bała się zimna, wychodzę temu naprzeciw i łamię własną barierę. Oczywiście miałam uprzedzenie przed wejściem do wody przy ujemnej temperaturze, ale cieszę się, że już mnie to nie dotyczy. Morsowanie w moim odczuciu to nie tylko hartowanie swojego ciała, ale również lepsze poznanie osoby, z którą spędzimy całe życie. Czujesz bardziej niż dotychczas to, że jesteś tu, w środku i doświadczasz. Po wyjściu z wody energia, która zaczyna cię wypełniać, szczęście i poczucie spełnienia są tak niezwykłe, autentyczne, że już wiesz, że to był twój najlepszy krok. Pięknie dziękuję morsom za tak pozytywne przyjęcie mnie i ciepłe słowa. Dziękuję za inspirację Marcinowi Osmanowi, który jest mocno związany z rozwojem, znaczy opowiada również o morsowaniu, jego zaletach, ekspozycji na zimno i nie tylko. Z całego serca dziękuję również osobie, która wspierała i czuwała nade mną przy moim pierwszym morsowaniu. Na zakończenie chciałabym dodać tylko, że czekam z niecierpliwością na kolejną zimę.